Piotrek Mikłasz został tym razem w Szczecinie na swojej strzelnicy. A ja przyjechałem w miejsce, gdzie prawdziwi faceci mierzą się z naprawdę olbrzymimi odległościami. Zapraszam Was na kolejny odcinek Strzeleckiego ABC prosto z zawodów Longshot w Międzyrzeczu. Piotrek zapewne bardzo żałuje, że nie mógł przyjechać do Międzyrzecza, tym bardziej, że na targach w Norymberdze kilkakrotnie przytulał do siebie karabiny zdolne celnie wystrzelić pocisk do tarczy na długie dystanse. Na szczęście nasza ekipa zjawiła się na tej imprezie, by każdy fan długodystansowego strzelania mógł zobaczyć, jak takie zawody wyglądają. Zapraszamy! Zanim rozpoczęło się ostre strzelanie, organizatorzy przywitali wszystkich zawodników na zbiórce, gdzie głos zabrali przedstawiciele wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej. Zawodu objął patronatem minister obrony narodowej. Ceremonię otwarcia zawodu zaszczycili swoją obecnością przedstawiciel ministra obrony narodowej, pan generał Mirosław Różański. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie nie tylko zawodami, ale to również będzie podstawa do tego, żeby budować dobre relacje między ludźmi, którzy lubią strzelać. I hope that Longshot Challenge will be not only competition, but long. Jak widać i słychać, najwyższej rangi kadra wojskowa daje dobry przykład niższym rangom żołnierzom. Język angielski to nie problem. Brawo! Zawody Longshot 7 uważam za otwarte competition. Competition Longshot 7 is open. Zawody otwarto wystrzałowo. My nie mogliśmy nie skorzystać z okazji, by porozmawiać z jednym z twórców zawodów Longshot, generałem Różańskim. Zapytaliśmy o to, co sądzi o tych zawodach. Najważniejsze, że to już jest kolejna edycja, siódma edycja zawodów, gdzie spotykają się ludzie, którzy są zwolennikami i z pasją realizują precyzyjne strzelanie. Dla nas, dla żołnierzy, jest to niezwykle ważne. Dlaczego? Ponieważ tutaj, na strzelnicy, spotykają się żołnierze z środowiskiem cywilnym, które strzela precyzyjnie. Jest to dobra platforma do wymiany doświadczenia i do przekazywania swojej wiedzy. Uczymy się od tych, którzy strzelają nie tylko w naszym resorcie, ale w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jak Państwo zauważyliście, są to ludzie również z zagranicy. To jest dobra formuła do wymiany doświadczenia. A czy to dobrze, że strzelają tu ludzie z różnych formacji? Jako żołnierz muszę powiedzieć, że dla nas są istotni nie tylko ci, którzy służą w mundurach, ale ci, którzy są częścią społeczeństwa, które w razie potrzeby może być mobilizowane. Dlatego jesteśmy zwolennikami tego, aby jak najwięcej osób umiało posługiwać się bronią, a z drugiej strony, żeby to robiło w sposób precyzyjny. Zapytaliśmy generała, czy wierzył w sukces Longshota. No wtedy nie byłem taki śmiały w myśleniu perspektywicznie i z takim rozmachem. Początki to Międzyrzecz i Wędrzyn, gdzie podjęliśmy próbę nowego szkolenia snajperów w polskiej armii i chcąc rozszerzyć tą formułę, na początku dedykowaliśmy ją tylko żołnierzom i stąd idea pierwszych zawodów, w którą też się wpisali koledzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast zainteresowanie tym przedsięwzięciem rosło z roku na rok. A czy to, że Longshot stał się imprezą międzynarodową, to dobrze? Szanowni Państwo, fakt, że mamy tutaj blisko 300 uczestników z Polski, z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, potwierdza, że jest to środowisko, które jest bardzo szerokie i bogate. Myślę, że jest to ta formuła, gdzie można dzielić się swoimi doświadczeniami, ale również wypracowywać nowe formuły. Formuły, które będą służyły temu, aby precyzyjne strzelanie było nie tylko konwencją zawodów sportową, ale również, żeby przyczyniało się do poprawy funkcjonowania formacji, które są bliskie wojsku czy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na koniec zapytaliśmy, czy generał będzie wspierał kolejne edycje tej imprezy. No nie chcę może zaczerpnąć od Jurka Owsiaka, ale chyba do końca świata jeden dzień. Dłużej. Pan generał to ważna postać dla samych zawodów, ale turnieju nie byłoby bez samych zawodników oraz ich pasji.
Dla tych osób, które pierwszy raz usłyszały o imprezie Longshot, o wszystkie najważniejsze informacje wypytaliśmy jednego z głównych organizatorów. Longshot są to zawody w formule otwartej. Są to zawody strzeleckie w strzelaniach karabinowych na duże odległości. Rozgrywają się według swojego własnego regulaminu, ale który opiera się głównie o regulaminie SSF. Jest to 7. edycja tych zawodów. Samych zgłoszeń mieliśmy ponad 350, z czego zaraz po uruchomieniu rejestracji, po 48 godzinach mieliśmy ponad 200 zgłoszeń. To mówi samo za siebie, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy. To jest jedna sprawa. Druga kwestia to jest z zawodnikami, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Praktycznie rzecz biorąc mamy przedstawicieli z 14 krajów, łącznie z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych. A więc Longshot zatacza coraz szerszy kręg. W głównym turnieju rozgrywamy trzy konkurencje. To jest strzelanie na odległość 300, 600 i 800 metrów. Dodatkową konkurencją jest konkurencja 1000+, gdzie strzelamy na odległość 1076 metrów. To jest w turnieju głównym, w którym w skład wchodzi też strzelanie dla odrębnej klasy sprzętowej, jak jest Tactical Super Magnum. I tam strzelanie odbywa się na odległość 1000, 1200 i 1500 metrów. Cała impreza pomyślana jest tak, by każdy strzelec wyborowy, każdy, kto posiada broń umożliwiającą strzelanie na długie dystanse, mógł spróbować swych sił w trafianiu w tarcze ustawione w naprawdę dużej odległości od strzelca. Czy jest jakaś bariera uniemożliwiająca start w tych zawodach? W zasadzie jedyną kwestią, którą trzeba spełnić, to trzeba posiadać broń, czyli możliwość strzelania z broni, czy posiadać broń, która będzie spełniała wymogi sprzętowe. A więc w tym przypadku broń, która jest przeznaczona do strzelań sportowych, czy też do strzelań myśliwskich. Ludzie, którzy chcą się bawić w daleki dystans, czasami szukają podnoszenia dodatkowych kwalifikacji, umiejętności, podnoszenia swoich umiejętności, stąd też tutaj się znajdują. Ciekawe, czy to jedyne miejsce, gdzie można wziąć udział w takich zawodach strzeleckich? Takie zawody odbywają się w różnych państwach. Fakt jest taki, że regulamin longshotu jest tak skonstruowany, żeby podzielić możliwości sprzętu pod względem możliwości technicznych. I mamy tutaj grupę, która strzela w głównym konkursie, tak jak wspomniałem wcześniej, do 800 metrów, ale mamy też ciężkie, duże kalibry, które strzelają na odległość 1,5 km, 1500 metrów. Taka impreza to wielkie wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Aby mogła się odbyć, potrzeba wysiłku wielu ludzi. I tu należą się olbrzymie słowa uznania i podziękowania dla gospodarzy imprezy, czyli 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, ponieważ żeby przeprowadzić ten turniej, kilkadziesiąt osób musi zabezpieczać teren po to, żeby w sposób bezpieczny można było tę konkurencję przeprowadzić. Zawody z roku na rok stają się coraz popularniejsze i przez to gromadzą coraz liczniejszą obsadę. Zapytaliśmy więc samych strzelców, co sądzą o zawodach i ich organizacji. To są jedne z niewielu zawodów tego typu w tej części Europy. Jeszcze są w Słowacji, na Węgrzech, ale w tym regionie i w tym okresie czasu to Longshot de facto jest jedyną taką imprezą, gdzie można strzelać sobie na kilometr. To raz, a dwa, no, fajna atmosfera, ludzie, którzy przyjeżdżają od lat sami. To jest bardzo fajna impreza. To jest okazja, żeby środowisko ludzi, którzy uprawiają ten sport, mogło się spotkać, poznać. Niewiele jest takich okazji, też niewiele jest tego typu obiektów i takich wydarzeń. Dlatego myślę, że Longshot z roku na rok będzie coraz popularniejszy. Jest nie tylko spokój, ale i harmonia wśród poszczególnych grup strzeleckich z wszystkich krajów. Jest wyjątkowo sympatyczna atmosfera. Organizacja jest naprawdę wyśmienita.
przyjaciele, znajomi, którzy na co dzień się gdzieś tam nie mają czasu spotkać, a ich wspólnym zainteresowanie jest strzelectwo, mogli właśnie przyjechać w takie miejsce, razem sobie przez te 3 dni posiedzieć, postrzelać, powymieniać doświadczenia i dzięki temu się cała grupa też integruje. Co jest takiego pociągającego w tym strzelaniu na te duże odległości? Jest to wyzwanie. Wyzwanie pod względem broni, amunicji, warunków i samego człowieka, który musi ogarnąć po pierwsze emocje, no i ogarnąć warunki atmosferyczne. Udało nam się też trafić na zwycięzcę jednej z kategorii. Gratuluję wspaniałych wyników. No, pierwsze miejsce w kategorii Open. No, rewelacja. Open 1000 metrów. Dziękuję bardzo. Co zrobić, żeby tak dobrze strzelać? Trochę wyczucia, dobry sprzęt i praktykę. Czy warto przyjechać na longshota? Zdecydowanie tak. Bardzo ciekawe zawody i z ciekawą formułą. Sergiusz, zająłeś 2 miejsce w Tactical Standard, rywalizacyjny wynik. Dzięki bardzo. Ciężko było wystrzelać? Wiesz co, no wiatr dały popalić. Powiedz, warto przyjechać na longshota? Zdecydowanie tak. Po pierwsze integracja całego środowiska, można zobaczyć sporo strzelców z całej Polski. No i poza tym unikalna możliwość zmierzenia się z innymi strzelcami w klasach, w których strzela się. Tak? Wszyscy podkreślają, że impreza jest wspaniała. Super atmosfera i rywalizacja to dodatkowe aspekty, które cieszą wszystkich uczestników. My jako ekipa strzeleckiego ABC nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapytali, jakiego sprzętu używali uczestnicy. We take 308 Winchester. Accuracy International AX, amunicja kaliber 338. TRG 22 Asako. Weapon Remington 70. Strzelam z AW kaliber 308. To standardowy Savage FTR 12. Weapons are mainly Sako, TRG and Macmillan. No, broń to jest Savage 12 FTR. Troszkę przerobiony. TRG, Sako TRG 308, fabryczna amunicja. Jak widzicie, przekrój sprzętu jest ogromny. Często pojawiają się karabiny Sako TRG, które uważane są za jedną z lepszych propozycji standardowych dla profesjonalnych strzelców. Na strzelnicy w Międzyrzeczu strzelali także zawodnicy posługujący się bronią historyczną. Swoje 5 minut mieli także zawodowi strzelcy wojskowi, którzy używając sprzętu klasy Super Magnum mierzyli się z tarczami umieszczonymi nawet 1500 metrów od wylotu lufy. Niestety nasz program dobiega już końca, więc jeszcze na chwilę oddajemy głos organizatorowi. 7. edycja zawodów Longshot 2014 dobiegła końca. Chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim zawodnikom za tak liczny udział w naszych zawodach, ale w sposób szczególny chciałem podziękować też współorganizatorom tego przedsięwzięcia oraz naszemu patronowi honorowemu, ministrowi obrony narodowej, panu Tomaszowi Siemoniakowi oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te zawody odbywają się już cyklicznie co roku. Specjalne podziękowanie dla dowództwa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz dla osoby pana generała Różańskiego, który wspierał nas od samego początku przy realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję jeszcze raz za udział, dziękuję jeszcze raz sponsorom, wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym przedsięwzięciu i mam nadzieję, że spotkamy się równie licznie w przyszłym roku. A my oczywiście słyszymy się i widzimy już za tydzień w kolejnym odcinku Strzeleckiego ABC. Do zobaczenia.